tak zwane body farms, czyli trupie farmy, to miejsca, gdzie na wolnym powietrzu znajdują się ludzkie ciała w różnym stadium rozkładu. Ciała te ulokowane są w najróżniejszym otoczeniu. W wodzie, zakopane w ziemi, za szybą, w samochodzie, przykryte różnymi rodzajami tkanin itd. Antropolodzy sądowi prowadzą na nim badania dotyczące procesów rozkładu zachodzących w ludzkich zwłokach. Brzmi przerażająco, wygląda znacznie gorzej. Póki co te mrożące krew w żyłach miejsca znajdują się tylko w 5 ośrodkach na terenie USA. W Knoxville w stanie Tennessee, w Callaway w północnej Karolinie, w Freeman Ranch w Teksasie, w Huntsville w Teksasie oraz Carbondale w stanie Illinois. Trupie farmy zlokalizowane są w miejscach o zróżnicowanej rzeźbie terenu, gdzie panują bardzo odmienne warunki klimatyczne. Na przykład ośrodek w Callaway znajduje się w górach. W Carbondale w stanie Illinois wieją bardzo silne wiatry. Jest zimno, a gleba jest silnie zakwaszona i słabo rozpuszczalna. Dzięki temu możliwe jest badanie wpływu różnych warunków temperatur, wilgotności, rodzaju gleby itd. na rozkład ciała. Bardzo ważny jest także wpływ wymienionych czynników na larwy owadów, które stopniowo rozwijają się w zwłokach, dzięki czemu możliwa staje się identyfikacja czasu czy miejsca zgonu. Najsłynniejsza trupia farma to ośrodek badań antropologicznych Uniwersytetu Tennessee w Knoxville, założony w 1980 roku przez profesora antropologii Williama Bassa, który był wielokrotnie proszony o konsultacje w rozmaitych trudnych sprawach kryminalnych. Aby dokładniej badać, co się dzieje z ludzkim ciałem w naturalnych warunkach, profesor postanowił założyć specjalny ośrodek badawczy. Obecnie teren ośrodka zajmuje powierzchnię około 1 hektara i odbywają się w nich wykłady oraz zajęcia szkoleniowe dla przedstawicieli organów ścigania, pracowników służb zdrowia zajmujących się medycyną sądową, prawników, antropologów czy naukowców specjalizujących się w pokrewnych dziedzinach. Podobnie jak pozostałe ośrodki badawcze, ten również znajduje się na terenie zamkniętym. Jest otoczony drutem kolczastym i nie udostępnia się go do odwiedzania osobom postronnym. Z uwagi na charakter prowadzonych badań są one objęte tajemnicą i niewiele o nich wiadomo. Z pewnością zastanawiacie się nad tym, w jaki sposób pozyskiwany jest materiał badawczy. Otóż do ośrodka w Knoxville trafia rocznie około 100 ciał przekazywanych dobrowolnie, a ponad 1300 kolejnych osób zarejestrowało się jako dawcy zwłok. Ludzie, którzy chcieliby po śmierci przyczynić się do rozwoju nauki, muszą złożyć specjalne oświadczenie i dokumenty. Potencjalni dawcy powinni także spełniać kilka warunków. Między innymi nie mogą być nosicielami zakaźnych chorób typu AIDS czy wirusowe zapalenie wątroby. W końcowym etapie badań ich szkielety trafiają do specjalnych kolekcji, gdzie w dalszym ciągu przyczyniają się do pogłębiania wiedzy w zakresie wpływu chorób, urazów czy środowiska na układ kostny.